Takie, że pierwszy dom, który powstał w przełomce w tej technologii, no to była straszna męka, bo każda chmura na niebie groziła deszczem, trzeba było opatulać te powstające ściany, bardzo dużo energii to pochłonęło. Tutaj, już na bazie tamtych doświadczeń, zrobiłem dach z folii, tak że cały ten dom mieścił się. Pod tym dachem z folii, to, ale to też była no, bardzo ciężka praca. Trzeba było wysokie, właściwie drzewa wycięte, które tworzyły szkielet pod tą folię. Też olbrzymia praca. Yy, także już od tego czasu pomyślałem, że nie ma co, chyba że na bardzo specjalne życzenie klienta, ale jeżeli nie, to najlepiej spokojnie, tradycyjnie zrobić stopy, czy znaleźć duże kamienie, na tym postawić słupy nośne, na tych słupach zbudować dach i spokojnie pod dachem już bez względu na to, czy deszcz, czy pogoda, budować sobie słomione ściany. Drugą technologią, w której też budujemy, to jest technologia właśnie Airbag. Tutaj tą małą piwniczkę możemy zaraz obejrzeć i tam do worków można wsadzić i piasek, i glinę, i żwir, wszystko oprócz tego tak zwanego topsoil, czyli tej warstwy na samej górze, gdzie są korzenie, bakterie, no, humus. Nazywamy to też humus, no, a chodzi o tą czarną jakby glebę, a poza tym do worków, tutaj jest tak, że nie podmurówka, to jest właśnie piasek ubity w workach, ostatnia warstwa worków to jest żwir, bo kostka musi oddychać, a na to dopiero układana jest kostka, także też i tanio i dużo samemu można było zrobić i, i zdrowo. Kostkę zdobywamy w sierpniu, więc nawet jeżeli, nawet jeżeli już mamy przygotowany dach, y, podmurówkę, no to kostka przychodzi w sierpniu, y, postawimy to powiedzmy w, w tydzień czy dwa, y, ale potem już jest wrzesień i właściwie no, jedną warstwę tynku można położyć, druga już jest ryzykowna, a potrzeba trzy warstwy, także... Y, Pierwszego roku jest właśnie te główne prace zasadnicze, w drugim roku są prace wykończeniowe. I ktoś, kto mówi, że w jeden rok potrafi taki dom zbudować, no to dla mnie to trochę niepoważnie brzmi, bo to musiało być naprawdę idealne. Już trzeba by mieć tą kostkę przygotowaną ze składów. A nawet jak się mają ze składowaną, to też trzeba pamiętać, że na przykład myszy uwielbiają ciąć sznurki w kostce, więc nawet jak wszystko super gra. To z 300 kostek może się okazać 200 albo 100 w następnym roku. Także tej pewności nigdy nie ma, jak to będzie wyglądało, i dlatego mówienie, że w jeden sezon taki dom się odda pod klucz, moim zdaniem jest niepoważne, nieodpowiedzialne. Jest tak, że ten dom. Ponieważ on, tutaj konstrukcja nośna to jest właśnie kostka słomiana, on ma tendencję, a dach jest bardzo ciężki, bo jest dach zielony, to jest, to, to jest ta kategoria dachów wybitnie ciężkich, rozstaw krokwi jest 80 cm, także on kompresuje, przez pierwszy rok kompresuje kostkę i tutaj mieliśmy, tej kompresacji około 3 cm w tym pierwszym domku tam była kostka bardzo niedobra tam było kompresacji chyba 8 cm i to jest przez pierwszy rok dlatego właśnie najlepiej ostatnią warstwę tynku położyć po roku bo wtedy już to, co się miało skompresować się skompresowało, to, co w wyniku naprężeń od kompresacji pękło, bo to się też zdarza, yy, można wtedy zakleić ostatnią warstwą tynku i jest w porządku. Taki dom daje duże możliwości oszczędności, bo Duże, nieduże, no bo tutaj rozmawiamy właściwie o ścianie, czy ściana plus podmurówka, no to to jest rzędu 30, to jest ściana, czy ściana i podmurówka, to jest jakieś 30-40% kosztów i tu możemy zaoszczędzić, może nawet połowę. Wykonując to własnymi rękami, no więc to też tu jest oszczędność dla tych ludzi, którzy nie mają nic lepszego do pracy, do roboty, natomiast no generalnie to ta reszta, te 70% to jest tyle, ile w każdym innym rodzaju budownictwa, to, to, to jest całe wyposażenie to jest elektryka, to jest szambo, to, to jest dach także to wszystko kosztuje, ile kosztuje. No, można powiedzieć, że jeżeli w tej chwili się mówi, że koszt takiego nowo powstającego domu to jest powiedzmy rzędu 3000, to tu... I można ryzykować, że jak wszystko dobrze pójdzie, to można to zbić powiedzmy do 2000 za metr kwadratowy no ale to powierzchni mieszkalnej, ale to i tak są koszta. To nie jest tak, że taki dom za darmo się wybuduje. Za darmo oczywiście można w tym stylu wybudować shelter, czyli schronienie, w którym pomieszkamy rok czy dwa, ale nie, nie, nie będzie to dom, w którym się mieszka dziesiątki lat. Yy... Glina, czyli izolacja z lekkiej gliny i tynki gliniane, to wszystko jest objęte normami jeszcze z lat 50., natomiast kostka słomiana, o ile wiem, nie jest w ogóle obejmowana normami. Nie jest zakazana, nie jest dozwolona w tym jakby czystym sensie prawa polskiego. Natomiast już szerzej jest takie prawo, o którym wiem, że jeżeli dwa kraje europejskie będące w Unii Europejskiej mają dozwolone coś na swoim terenie, to każdy inny kraj, jeżeli nie ma wyraźnych zastrzeżeń do tej technologii czy, 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 czy do tego pozwolenia, również może tego używać. Ponieważ wiem na 100%, że i w Wielkiej Brytanii, gdzie królowa brytyjska wręczyła nagrodę Barbrze, Bar, Barbra, jak ona się nazywała. No pani architekt, która ma taką nawet formację żeńską, Amazon Nails, ona dostała nagrodę od królowej za budownictwo, ze, za, za dom ze słomy i budownictwo ze słomy w Wielkiej Brytanii jest dozwolone, jest dozwolone we Francji, jest dozwolone w Niemczech. W związku z czym, siłą rzeczy również dopóki nie będzie formalnego zakazu, powinno być dozwolone w Polsce. Ja nie słyszałem, żeby ktoś miał szczególne problemy, że tego typu y, materiałów u, używa. Szczególnie a szczególnie już, tak jak w tych dużych domach, bo to to jest pomieszczenie gospodarcze właściwie w tych dużych domach, gdzie właśnie dach stoi na słupach nośnych, kostka, można powiedzieć, jest właściwie formą izolacji, bo tynki gliniane mogą być jako właściwy budulec ściany, a kostka jest izolacją. I tego typu wytłumaczenie przez, zawsze przez nadzór budowlany było przyjmowane i nie, nie słyszałem o tym, żeby ktoś miał problemy. Tu musi być oczywiście myślenie o tym, musi być bardzo dobra wentylacja, musi być bardzo dobrze zrobiony dach, powinno być myślenie o dobrym drenażu terenu jeżeli te wszystkie właśnie zasady są spełnione, to nic nie grozi. Z tym, że też trzeba się liczyć, że w naszym klimacie jednak mimo wszystko niektóre ściany, tak jak tam możemy przejść na tą ścianę, gdzie często deszcz zacina, kiedy deszcz zatnie. I ściana zmoknie, nawet powierzchniowo, a potem przychodzi szybko mróz. To wówczas z tej ściany tam z pół centymetra tego tynku jednak odpada. Co powoduje, że co kilka lat należy dzień poświęcić na nałożenie nowego tynku. No jest tak, że w Polsce właściwie oprócz paru domów takich yy, z tą ścianą ciągłą, yy, to większość to jest takim, to się nazywa tam. Styl szkieletowo-żerdziowy, że są powiedzmy cztery deski, i pomiędzy te cztery deski wpycha się na, po, po dwie kostki idąc w górę kostka do kostki. Ja uważam ten system za fatalny, najgorszy z możliwych. On bardzo dużo drewna zużywa, bo co chwilę trzeba te słupy, takie te żerdzie stanowiące jakiś. Wzmocnienie szkielet do, do tych dwóch kostek. No takie domy powstają i one są fatalne. Nie mówiąc już o tym, że w takich domach nie można zamieścić okienka prawdy. Okienko prawdy to jest odrębna historia: że właśnie w każdym słomianym domu jest taki kawałek nieotynkowanej przestrzeni, który nie tylko pokazuje, z czego ściana została zrobiona, ale przede wszystkim, jak się coś źle dzieje w tej ścianie, to wsadzamy nos w to okienko prawdy i od razu po zapachu poznajemy, że coś się źle dzieje. Miałem taką historię w tym domu, gdzie puściła izolacja pod oknem. Poczułem brzydki zapach. Zlustrowałem bardzo bacznie wszystkie takie newralgiczne punkty, odkryłem ten moment, naprawiłem i już za dwa dni pachniało dobrze. Także w tych domach żerdziowych, właściwie każdy taki panel żerdziowy wymagałby osobnego okienka prawdy. Nikt tego nie robi, w związku z czym trochę to przypomina jazdę samochodem bez wskaźnika oleju czy coś takiego. No, dopóki jest dobrze, to jest dobrze. Jak się źle zaczyna dziać, to nie wiadomo, gdzie się to źle dzieje. No i to jest bardzo niedobrze. To jest tak jak wszystko, co żywe wymaga właśnie miłości, wymaga specjalnego traktowania. Taki dom na pewno dobrze jest od czasu do czasu odwiedzić, jak stoi pusty, sprawdzić, czy wszystko dobrze, czy wszystko dobrze pachnie. Oczywiście dobrze jest zimą co jakiś czas napalić w piecu, żeby za dużo tej wilgoci chociażby kominem nie wchodziło do środka. No trzeba, trzeba, aczkolwiek ten dom 10 lat stoi i nikt, nikt w nim na stałe nie mieszka. Jest odwiedzany od czasu do czasu i spisuje się bardzo dobrze. Posiadając półmetrową izolację, no to, to jest także chyba normy. On jest trzy, on, on, on ma trzykrotnie większą izolacyjność od, od tego, co zalecają polskie przepisy. Także jest i to czuć. Największy upał to jest właściwie termos, największy upał, ale termos oddychający i w największy upał w takim domu jest chłód. Największy chłód w takim domu można w ciągu godziny w piecu tak rozpalić, że w podkoszulce się chodzi i, i to wszystko znakomicie funkcjonuje, także oczywiście tu jest taki system, że piec przełączamy na ławę grzejną, to, system, który bardzo polecam, bo normalnie wychodzi do 40% ciepła, ucieka ludziom kominem, także jeżeli ten dym puścimy jeszcze ławą grzejną, co też nie jest żadnym świeżym wynalazkiem, bo tak robili nasi dziadowie, prawda, że zawsze było takie ciepłe, <laughs> ciepłe miejsce przy piecu, na którym dziadek siedział i mieszał zupę z babcią. Teraz z powrotem jest to wielkie odkrycie pieców rakietowych, Janto Iwens to bardzo lansuje w Stanach Zjednoczonych, a nasza kultura znowu można powiedzieć zapomniała o tym co kiedyś było właściwie normą my to stosujemy i znakomicie to się spisuje znakomicie się spisuje izolacja ściany oddychanie ściany i te systemy grzejne o gorzej można powiedzieć spisuje się polepa na podłodze bo tu też y, był pomysł żeby zrobić polepę na podłodze i kiedy dom zimą jest pusty powiedzmy przez tydzień wówczas zimno wchodzi w tą podłogę glinianą, chociaż później już wszędzie ciepło krąży i jest bardzo gorąco, to jednak bardzo powoli ciepło z natury rzeczy ucieka do góry, także ta zimna podłoga, potem nawet może być zimna przez kilka dni, i to jest niefajne. Także ludziom, którzy na stałe nie mieszkają w takich domach, nie grzeją codziennie w piecu, raczej radziłbym drewnianą podłogę niż glinianą. Badania robione w Ameryce. Pokazywały, że dwa drewniane domy spłoną doszczętnie, a w tym czasie, po tym czasie, kiedy te dwa drewniane domy, jeden po drugim spłoną to dopiero w takim domu zaczynają pękać gliniane ściany i one nie mogą płonąć, bo glina sama nie pali się, a kostka, chociaż słoma jest palna, kiedy kostka jest mocno skompresowana i ogliniona, to nie ma tam dostępu powietrza, więc nawet w wysokich temperaturach tam następuje jakieś powolne wyżarzanie się, a nie ma tak, że to bucha płomieniem. W związku z czym, można powiedzieć, jest to yy, bardzo dobra technika, natomiast wielkim zagrożeniem jest straż Pożarna, która widząc, że się coś dzieje, przyjeżdża i wodą pod ciśnieniem taki dom potrafi zniszczyć dokumentnie, gorzej niż ogień. W takim optymalnym systemie budowania domów ze słomy fundament powinien mieć 80 cm, czy podmurówka ma 80 cm i obkładana jest na suchy kamień. Więc pod tym suchym kamieniem często żyją ropuchy. I ropuchy mają w swojej skórze bufoteninę. Bufotenina powoduje. Hmm, jest substancją o, o takim działaniu narkotycznym, i różne myszy czy szczury bardzo tego nie lubią, w związku z czym bardzo rzadko jakby przechodzą czy żyją gdzieś tutaj na poziomie fundamentów. Oczywiście mysz potrafi wejść drzwiami, więc na jesieni, no jak do każdego domu, no może być tak, że one przejdą. No, trzeba zachowywać czystość, nie zostawiać jedzenia. No, od czasu do czasu rzeczywiście jakiś kot, czy łapki też są, też są potrzebne, ale nigdy nie było to nie do ogarnięcia. Zdarzało się czasami, że jakieś myszy tam się wprowadzały na zimę, ale zawsze dawało się je szybko i skutecznie usunąć. Jest tak,że w ścianie w tynku glinianym żyją owady, między innymi pszczoła Polska. Ale to też jest, no to troszkę osłabia tynk, bo powstają takie małe dziureczki, w które one tam sobie potrafią tam robić mieszkanka. Nigdy nie było żadnych konfliktów, żeby ta pszczoła atakowała, czy w jakikolwiek. Raczej jest to. Takie zwierzątko bardzo no, zapyla kwiatki i w niczym nie szkodzi. Miodu z tego nie ma na pewno, natomiast yy, w ośrodku yy, poświęconym budownictwu glinianemu w Maklemburgii, to jest największy taki ośrodek w Niemczech, są tablice, które oglądałem mówiące, że Yy, dużo różnych owadów lubi korzystać z takiej ściany słomianej. W Suwalskim Parku Narodowym, żeby ratować pszczołę polską, nawet specjalne budki gliniane porobiono. Budki się rozpadły i trochę ubolewam, bo zamiast dać te pieniądze ludziom posiadającym domy gliniane z glinianymi ścianami, żeby je sobie remontowali, to wybudowano durne budki. No ale tak się zdarza. Nie ma jeszcze takich ośrodków które by kolekcjonowały wiedzę na ten temat. Nie ma wykazu, kiedyś były próby zrobienia takiego glinianego szlaku w ramach projektów turystyki kwalifikowanej, to nigdy nie zostało zrealizowane, więc ja, ja wiem z własnych poszukiwań, że są domy gliniane w Krakowie, są domy pod Warszawą gliniane, jest pałac w Tarchominie, jest pod Krakowem w Dolinie Będkowskiej szereg takich domów, ale nigdy to nie zostało uporządkowane, spisane, nie ma ośrodka nawet, gdzie wiedza na ten temat by była kolekcjonowana, ukazało się kilka tłumaczeń, między innymi Gernota Minkę na temat tego budownictwa, więc no pierwsze kroki zostały zrobione. Ile lat potrwa, zanim ta wiedza się ugruntuje, nie wiem. Wiem, że na przykład no kilka lat temu, kiedy wieszałem ulotki na Politechnice Warszawskiej na temat budownictwa, na moich oczach dwóch profesorów, staruszków z zaciekłością rwało te moje ulotki, tak jakbym, nie wiem, jakieś świętości naruszył. Na moich oczach rwało to, wykrzykując, że jakieś głupoty lansuję. Także być może kolejna generacja dopiero to zmieni. Wiem, że w, i w Szczecinie, i w Wrocławiu, czyli bardziej ta ściana m, zachodnia, tam są y, wykładowcy, y, doktorzy, którzy y, tą technikę y, już wprowadzają do y, uczelni. W Warszawie niestety tego nie ma. Warto taki dom mieć, bo jest zdrowy bo fajnie się w nim oddycha, bo dużą część tego domu możemy zrobić własnymi rękami, budując całą rodziną, bawiąc się razem z dziećmi. Jest znakomita jonizacja w takim domu, jest świetna izolacja, jest energooszczędny. No to są na pewno wartości. Jest to dach zielony, ciężki, pierwotnie tutaj była folia, znaczy jak żeśmy ten dach budowali to to była warstwa z desek, krokwie, rozstaw krokwi 80 cm, warstwa desek, na to folia paroprzepuszczalna. I na to folia kubełkowa do izolacji pionowych, układana w specjalny taki sposób z zawijaskiem, powodujący, że przez to nie przechodzą korzenie. Na to układana kostka słomiana, zwarta na szczycie, były diabełki, czyli takie skrzyżowane patyki, do których ta kostka była przywiązana. A następnie kostka pokryta została cienką warstwą gleby i obłożona darnią. Ponieważ w takich okresach suszy, jak obecnie, ona mocno się przesuszała, obsadziłem jeszcze dzikim winem, które sobie znakomicie tutaj daje radę. Jest to, o ile wiem, jedyny taki dach w Polsce, a korzystałem z książek norweskich. Jest to popularne na północy Europy, gdzie tradycja zielonych dachów sięga tysięcy lat. I tak fajnie te książki opisywały wszystko, że udało mi się to zrobić własnymi rękami, przy pomocy tutaj lokalnej społeczności. Bardzo polecam ten Dach, przez 10 lat ta kostka... Yy, bardzo mocno grzała. W tej chwili ona już się kompletnie skompostowała. To jest 15 cm czarnego humusu. Także w tej chwili walory izolacyjne tego dachu spadły i to jest właściwie mój wybór, bo mogę humus zdjąć, położyć na nowo kostkę i przez kolejne 10 lat mieć za niską cenę w sumie dobrą izolację termiczną strychu. A mogę to zostawić i zaizolować od spodu jakąś. Powiedzmy, celulozą. Tu jeszcze zrobiliśmy też taki eksperyment i obity ten dach jest deskami topolowymi. One bardzo ostro reagują na wilgoć. Momentalnie to widać. Od 15 lat odpukać w niemalowane drzewo. Nic złego się nie zdarzyło. Mam nadzieję, że tak będzie. Są tak. ludzie, którzy sadzą warzywa na takich dachach. Można kwiaty obsadzać. I można się bawić w nieskończenie ciekawe sposoby, ale nawet zwykłe rośliny lokalne, które tu potrafią. Co roku można powiedzieć, taki biotop dachowy jest inny i to jest bardzo ciekawe, bo nigdy nie wiemy, co wyrośnie nam w następnym roku. A jednocześnie jest dachem żywym, jest dachem no, fajnym, ładnym, wtapia się w otoczenie. No, nie wyróżnia się w każdym razie, jest ta masa zielona zachowana. Także myślę, że jest to maksymalnie sprzyjające naturze i zielone dachy, które w Polsce też nie cieszą, nie, nie cieszą się zbytnią popularnością, powinny stać się bardziej popularne, bo są wspaniałe, naturalne, ekologiczne i, i też można dużo zrobić własnymi rękami. Mamy strony Earth and Houses w skrócie ehah.org i tam są wszystkie moje namiary, namiary Pauliny Wojciechowskiej, która jest architektem i która jest prezesem naszej fundacji. Także zapraszam. Na Facebooku Domy z Piasku, Gliny, Słomy, Jarosław Dubin. Stoimy przed małą piwniczką zbudowaną, kiedy mieliśmy przerwy w budowie domu z kostki słomnianej, wykorzystywaliśmy tą przerwę na budowę tej małej piwniczki z worków. To są worki wypełniane piaskiem, ubijane specjalnym ubijakiem, stabilizowane drutem kolczastym i kołkami, w odpowiedni sposób na zakład układane. Także tworzą jednolitą strukturę również tutaj od góry. Jest to wspaniała technologia, technologia licząca tysiące lat pielęgnowana w Iranie. Z Iranu dzięki profesorowi Nader Kalili, Irańczykowi, który zamieszkał w Kalifornii, stworzył takie centrum właśnie tej technologii Cal Earth University, gdzie uczy, uczył, bo już w tej chwili nie żyje, uczył tej technologii. W w Europie jest to bardzo słabo znane. Jest to chyba jedyna taka realizacja, w Polsce tutaj ta mała piwniczka. Od 12 lat prowadzimy warsztaty, uczę tej technologii, ale na warsztatach głównie są osoby z zagranicy. Polaków jest bardzo mało. A szkoda, bo jest to wspaniała technologia, worki są bardzo tanie, jak mówię, każda, każdy rodzaj ziemi, bo i żwir, i glina, i piasek, wszystko się nadaje, Można, oprócz tej topsoil, oprócz tej warstwy yy, gleby, yy, wszystko się nadaje, wszystkim tym możemy wypełnić yy, te worki. Można, mając ręce do pracy, można, można stworzyć sobie całkiem ciekawe, fajne pomieszczenie. Tutaj nie ma drzwi i okien, nie jest to zamykane na zimę. Przy minus 20 w środku to jest zanurzone półtora metra w głąb, było zero stopni i to bez palenia ognia. Tam jest również kominek, można w kominku napalić, wtedy jest jeszcze przyjemniej, jeszcze cieplej, bardzo polecam. Przechowujemy tu latem warzywa. Czasem nasi goście lubią nawet przenocować w takim. Domu. Ta piwniczka kryta jest biurem osikowym. Biór osikowy jest naszą tradycyjną polską, można powiedzieć, polskim pokryciem dachowym. Aczkolwiek przez wiele lat to było zapomniane, odkryte 15 lat temu. Yy, stało się bardzo modne, bardzo popularne, ale niestety w wielu wypadkach robione było przez partaczy, a nie fachowców. Także, parę zasad takich funkcjonalnych, fundamentalnych jest takie, że wiór osikowy musi być świeży w ciągu kilku dni od ścięcia osiki i połupania jej na te wiórki, czyli deseczki o grubości 0,5 yy, cm. To powinno być w odpowiedni sposób, czyli piórkami do dołu, ułożone i układane na mokro i wbijane jednym uderzeniem młotka. Gwóźdź powinien być całkowicie przybity. Jeżeli już jest na dwa uderzenia, często się zdarza, że deseczka wtedy pęka i już powinna być wymieniona, a jeżeli nie zostaje wymieniona, wówczas cała ta konstrukcja zaczyna przeciekać. Powinno być przynajmniej 8 warstw tych deseczek tego wiura, najlepiej kiedy to jest 12 warstw. Jeżeli to są 4 warstwy, to one nie spełniają swojej roli dłużej niż zaledwie kilka lat, dlatego odradzam. Tak samo słyszałem, że wiór osikowy niektórzy nabijają bezpośrednio na deski dachu. Jest to niedopuszczalne, jak jak zapewne tutaj widać, jest przerwa około 15 cm i to jest ta przerwa, którą wchodzi powietrze i oddycha. Wiór osikowy, tak jak czcina, jak inne naturalne materiały, muszą oddychać od spodu. To są tradycyjne, historyczne materiały, ale tradycyjnie i historycznie strych Zawsze był miejscem nie do mieszkania, tylko raczej do przechowywania starych rzeczy, jabłek czy innych produktów i nie był obity deskami. Także trzcinę widać było, jak pamiętam u babci na strychu, widać było. Od spodu to samo wiór osikowy. On widoczny był od spodu, dlatego nic nie potrzebował. Kiedy mamy odeskowany strych, używamy go jako pomieszczenie mieszkalne, wówczas musimy zostawić tą przerwę, żeby wiór oddychał czy czciną. Jest to budynek przeniesiony. Dosyć historyczny, natomiast w trakcie warsztatów, które od kilkunastu lat prowadzę, dobudowaliśmy w ciągu trzech dni tą y, kuchnię, to jest kuchnia dobudowana, zrobiona z kostki słomianej, tynkowane gliną także. Pokazuje to, w jak szybki sposób można by. Mo, można, po, tutaj zaledwie kilka osób pracowało, chyba pięć osób, z czego dwie dziewczyny m, niezbyt silne wybudowaliśmy z worków podmurówkę pod tą kuchnię z worków wypełnionych piaskiem i żwirem, a następnie ustawiona została kostka otynkowane w następnych warsztatach otynkowane gliną. No ciągle te tynki nie są jeszcze skończone, ale to już, już, już właścicielka sobie to wykończy, kiedy będzie miała siłę i energię. Pracują tutaj, ona sama pracuje, również jej znajomi. I no, Koszty tego wszystkiego były minimalne, glina lokalna, kostka słomiana lokalna, parę drzew wycięliśmy, żeby wzmocnić strukturę, szczególnie tam, gdzie właśnie kończy się ta ściana. Pokazuje to, że można szybko, ładnie i skutecznie wybudować coś fajnego.